było w trzeciej liceum. Trwała matura z polskiego. Chłop siedzi w ławce, pisze sobie, no i nagle mu srać się zachciało. Grobowa cisza na sali. Facet był dopiero gdzieś w połowie matury, a w tym stanie to dalej nie pociągnie tego przecież. Ciśnienie w odbycie coraz większe. Chłopa zaczęła ogarniać panika. No i po chwili zaczął krzyczeć na całą salę zaram się zesram. Wszyscy zignorowali go, a on się kurewsko spocił ze strachu. No bo to wstyd jak chuj tak się zesrać przy wszystkich. Znów krzyczy. No ja pierdolę, zaraz się posram kurwa no. Wkurujony uczeń podszedł do niego i mu zasadził kopa w dupę za przeszkadzanie innym w pisaniu matury. No i poszło. W tej właśnie chwili gówno wleciało do majtek na... Spanikowany uczeń wypierdolił z sali. Sraczka leciała po nogawce jak wodospad niagara. Cała droga z ławki do drzwi była już ujebana gównem. Egzaminator go zaczął gonić po korytarzu, a gdy nie chciał przestać, chłop wyjął te gówno z gaci i zaczął w niego nim rzucać.